15 października wszyscy staniemy przed wyborem. Czas wybrać zmiany. O to chciałem poprosić Opolan, żeby zagłosować na demokratyczną opozycję, na jej kandydatów w najbliższą niedzielę. Powody 3, chociaż oczywiście można by wymieniać znacznie więcej. Przede wszystkim obawy o polexit. Widać, jak PiS traktuje relacje Polski z Unią Europejską, jak traktuje 800 miliardów, które czekają na to, żeby zainwestować w nasz kraj. Nie bierze tych pieniędzy. Jest realne zagrożenie tego, że PiS wyprowadzi nas z Unii Europejskiej. To powód pierwszy. Drugie, dalsze rządy PiSu to dalsza degeneracja służby zdrowia i edukacji. To są jedne z ostatnich zadań, które PiS widzi. To widać po tym szczególnie, co się dzieje w szkole. Jeżeli chcemy zadbać o przyszłość naszych dzieci, musimy zadbać o szkoły. A jeżeli chcemy zadbać też o swoje zdrowie, musimy zadbać również o służbę zdrowia. Ona nie może działać tak jak w tej chwili, kiedy czeka się tyle miesięcy na poradę u specjalisty, kiedy wiele innych rzeczy po prostu nie działa. I trzeci powód, równie ważny. Jeżeli PiS dalej będzie rządził, to doprowadzi naszą gospodarkę do gospodarki centralnie sterowanej, do PRL-u, co zresztą widać po tym, co się dzieje na stacjach benzynowych. Trudno sobie to kiedyś było wyobrazić, że może braknąć paliwa, szaleje inflacja, dzieją się inne rzeczy, które są bardzo niepokojące. Ta centralizacja prowadzi nas wprost do tego, co było w PRL-u, czyli pustych półek, biedy i oczywiście milionów na kontach, bo wtedy wszyscy mieli dużo zer na banknotach, tylko nic za to nie można było kupić. Stąd jeszcze raz 15 października apeluję do Polan, proszę ich o to, żeby zagłosowali za zmianą, zagłosowali za kandydatami demokratycznej opozycji. Jak nie chcecie oglądać obrazków bitych kobiet przez policję na ulicach, jak nie chcecie oglądać innych drastycznych wydarzeń, które się w ostatnich latach odbywały, to trzeba pójść i zagłosować za zmianą. Oczywiście można powiedzieć, że mnie to nie dotyczy, że to jest gdzieś z daleka ode mnie, ale to dotyczy nas wszystkich, bo już w tej chwili brakuje pieniędzy, choćby w samorządach, bo już w tej chwili szkoły nie domagają z różnymi rzeczami, bo już w tej chwili media publiczne często są wykorzystywane po prostu jako tuba propagandowa, bo już w tej chwili obserwujemy to, jak traktuje się polityków opozycji, jak po prostu przestępców, tymczasem przestępcy, prawdziwi przestępcy chodzą po ulicach i się śmieją ludziom w twarz, kradną miliony albo dostają je w postaci dotacji, willi plus i innych rzeczy, które się dzieją. Polska dzisiaj coraz bardziej przypomina trzeci świat i zachęcam ludzi do tego, żeby iść i zmienić Polskę, głosować za Polską uczciwą, Polską sprawiedliwą i Polską dobrą. Takiej Polski w tej chwili nie ma. I nie będę obiecywał Opolanom żadnych bonusów za to, że pójdą zagłosować, innych zachęt, jeżeli chodzi o pole. Tych pieniędzy z KPO nie ma. Moglibyśmy budować za to most, moglibyśmy budować za to obwodnicę i to jest jeden z tych powodów. Zresztą widać w ostatnim naborze Polskiego Ładu nie dano nam pieniędzy na rozbudowę szkoły numer 10. Wiemy, że rodzice i dzieci czekają na rozbudowę tej szkoły, więc takich przykładów, kiedy mogłoby być lepiej, jest tysiące. Ja wymieniłem 3 powody, ale tych powodów jest znacznie więcej. Te 3 dziedziny, które wymieniłem, czyli gospodarka, służba zdrowia czy szkoła, to są jedne z tych dziedzin, gdzie po prostu wszyscy czekamy na zmianę i wierzymy, że ta zmiana nastąpi. Ja jestem przekonany, że to zwycięstwo wyborcze demokratycznej opozycji w niedzielę będzie. Czy ono będzie mocne, czy ono będzie mniej mocne, najważniejsze, żeby odsunąć szkodników od władzy. Tak wprost mówię w tej chwili o tym, co się w kraju dzieje. Stąd mój prosty apel do Opolan jeszcze raz. 15 października zagłosujcie za demokratyczną opozycją, za zmianą, żeby skończyło się to, co się w tej chwili w Polsce dzieje.